Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy oczywiście w Don't Starve razem z Gollumem. Tak, i słuchajcie, tak teraz szybciutko wam powiem, że ponoć Brainy zaktualizował już, Boże, nie mam tutaj napoczętych tych wszystkich, modę na małe kolefanty, że już błędy są naprawione i teraz powinny za niedługo pojawić się młode. I tak samo jak wytropimy nowego koalefanta, to również nawet to może być dzień, dwa, trzy, gdzie pojawi się młody, także zobaczymy, czy faktycznie to już działa. Ponoć w tych, co już mamy, też powinny się pojawić i w tych nowych, co wytropimy również, że to już nie ma teraz 25 dni, właśnie jak tu moja królowa. Łazi. Nie ma 25 dni na to, żeby się urodziły. I że ponoć nie będą wychodzić z jakby z ogrodzenia, w którym go mamy. Nie będą chciały stamtąd uciekać. I jeden duży koalefant może mieć jedno młode, ale jest właśnie trzy razy dłuższy okres, żeby te młode dorosły niż przy bawołach na przykład. Słuchajcie, znowu nie wzięłam łopaty. Także no dość długo, ale będziemy mogli się tym małymi kolefantami nacieszyć. Także ja w ogóle chciałabym iść tam jeszcze na pustynię, dlatego już tam zmierzam. Przy okazji, gdyby udało mi się oczywiście wytropić kolefantę, to jak najbardziej. Czekam jeszcze też na ten nów. Gdzie my to mamy? Aż tam. Także idziemy. Tu mam jeszcze jakiegoś kolefanta, chyba. Tak, tutaj mamy. Dobra. Chciałabym jeszcze trochę kamieni sobie nazbierać, złota, no bo chciałabym... Mamy już masę rzeczy zrobionych, tak naprawdę, z tych, które potrzebowałam. Jest! Zobaczcie, jaki słodki! W końcu! Mod działa! Jej! Ale słodki! Ciekawe, jak tam te moje w zagrodzie, kiedy będą... I ponoć jak zaatakujemy dużego, a na przykład tutaj w okolicy byłyby inne duże, to się nie rzucą na nas wszystkie, no nie wiem. Tylko tak właśnie grupami jakby, tak? Że powiedzmy ta matka z tym małym. Dawaj kubka. Jaki słodki. Fajnie. Tu mamy warga, wszędzie wargi widzę. Super. W końcu działa. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że te tam u mnie też będą miały młode. Zobaczymy, czekajcie, dobrze ja idę w ogóle? Dobrze. Właśnie, bo tak, tutaj też zostawiłam chyba, jak tu ostatnio byłam, jakieś złoto, tak mi się wydaje, jak próbowałam te psiury tutaj zabić. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj było. Muszę te kopce porozwalać, bo one mi tutaj w ogóle nie są potrzebne. Gdzieś to było tutaj, niedaleko. O, tu mamy oczywiście dwa kopce. Blisko. I tu mamy właśnie złoto. I tu mamy. A, to było tutaj. Spoko. Dobra. To mogę sobie tu wystawić, skoro już jest. Gdzie jest jeszcze jedno tu? Dobra. I weźmy tak. Zbroję mamy. Czy trochę ich tu jest dużo, tak naprawdę. Kurczę, wiecie co? Że też ja nie wzięłam dzwonka. Słuchajcie, ja się wrócę. Bo to będzie tutaj ciężko z nimi. Spróbujemy użyć dzwonka. O! Ślad! Tu mamy trochę złota. No to w sumie, jak już jestem, to wytropię tego koalefanta. Zobaczymy. Cóż to będzie? Mam nadzieję, że nie warto. O, właśnie, tu są moje kozy. Bardzo bym chciała, żeby gęsiołość przyszedł na wiosnę. Bo chciałabym sobie to berło zrobić. No, na razie to nie ma sensu tych kóz zabijać, bo mam tylko 5 tych... No nie, straciłam ślad. No dobrze. Hmm.
Duży tyrkus tutaj mamy. To dobrze. Ale tak jak mówię, no musiałby przejść gęsiołoś, żeby te piórka zdobyć. No bo mam 5, a potrzebuję z tego co pamiętam 10. Tak, zaraz będzie noc. A właśnie, ja nie postawiłam tego w końcu tego strażnika. Muszę go postawić. Wezmę sobie jeszcze łopatę po drodze. O. I przyjdziemy jeszcze raz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale fajnie, że te małe kolefanty w końcu są super. Strasznie się cieszę. Słodki. Ja go nie zabiję. Nie ma takiej opcji, takiego malucha. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Tutaj, dobra. Oczywiście pewnie psy przyjdą za niedługo. Jak żeby inaczej. No, 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 no. Nie klinuj się. Dobra. Ej, czy to nie jest znów? Cały czarny. Ja miałabym szansę wytropić. To chyba też trwa 2 dni, tak mi się wydaje. Kurde, musimy wytropić kolefanta, bo tu mam szansę na tego... no. Koszmarnego. Jesteśmy blisko obozu. Dobra, napal tu. Zdejmij sobie to. A kask? Tu jest. Musimy się rozejrzeć koniecznie za kolefantem. Czekajcie, tu mam łopatę. To sobie zabiorę. To możesz zjeść. Ile mam tu rzeczy w ogóle? Na razie to możemy odłożyć. Mam jeszcze jakąś kubkę. Dobra, dzwonki. Gdzie mam dzwonki? Nie, a tu był jeden. A tu jest też jeden. Dobra. Spojrzę, jak ten kolor. Jest! Tu koło nas! Zobaczcie, jaki on słodki. A tu? Jest tutaj! O, mamy małego. A co tu się stało z tymi kamieniami? I tu jest! Zobaczcie! O, jakie one są urocze. Wiem, że przeżywam, ale no słodkie są. Świetnie, w końcu je mamy. Teraz będę miała masę kolefantów, ale to nic. Małe ponoć właśnie długo rosną, także... Będę się nimi zachwycać za każdym razem. No patrzcie, no jeszcze tu łazi ta królowa. A łopaty to może już w drodze powrotnej. Idę tam do tych psiów i kurczę, może bym kolefanta gdzieś spotkała. Czy w sensie ślad? Miałabym szansę na tego właśnie, co tylko wnów można wytropić. Oczywiście jak będę chciała, to nie znajdę, prawda? A gdybym nie szukała, to bym miała ich po prostu milion. Tak jest zawsze. Jest! Kurczę, ale to jest dopiero... No nic, będę musiała... Tego ja nie chciałam! Będę musiała... czekać do tej nocy, no bo co? Jak nie spotkam drugiego... kolejnej szansy mieć nie będziemy. Tylko boję się, żeby mnie znowu nie zginął. Boże, taki długi dzień jest i noc. Nie wiem, co mam zrobić teraz. Boję się, że mi zniknie, no. Nie wiem sama, co zrobić. Powiem szczerze.
zbieramy tu parę rzeczy naokoło, no bo co? No i co jakiś czas wezmę ten ślad, żebym nie zgubiła. Tak jak ostatnio. Mam jakieś kły, ale w sumie nie potrzebuję. Marchewek też nie potrzebuję. Wszystko mam. Kurczę, no nie, no nie zdążę. Boję się, że mi zniknie. Albo że za szybko wytropię. I wtedy będzie lipa. Co tu jest? Nie myślałam. Dobra, weźmy. Tu mamy kolejny. Ej, jak to? To są inne? Patrzcie. To o co tu chodzi? To chyba są inne. Zróbmy tak. Szkurde, nie. No to po prostu... Świetnie. Jak go teraz tu wytropię? Ja, no to po prostu zrobiłam super, nie? No muszę je zabić. Wynocha, bo jest tylko elefanta! Ty mnie laska. No dobra, zjedźcie sobie. Tylko właśnie, jak to będzie kolejny warg, to będzie kiepsko. To mogę zjeść w sumie. To teraz chwilę tu poczekamy może. Kupię psy. Tak ja ich nie cierpię. Jeszcze w ogóle na pewno przyjdą te co zawsze, no nie? Co kilka dni, bo teraz to już tak często przychodzą, że naprawdę. No szybciej niech się robi ta noc. Co nie? Czy te kości mi się przydadzą? Mogłabym wziąć tak właściwie. No ale to za chwilę. O Boże, to jest 6% tylko. Dobra, wezmę. Tam jest kolejny. No tak, tylko że nie mam miejsca, tak? Dobra, wywalimy kuki. No, szybciej. To będą zaraz psiury na pewno. Ja, żeby mi się udało. Szybko. Boję się, że ten, że mi zniknie. Dobra. Tu mamy kolejny. No, szybciej ta noc. Założyłam, bo jakby czasem gdzieś tu psy mnie zaatakowały albo coś. Ej, nie ma, to jednak nie ma dwóch. Ktoś mi kiedyś napisał, że są dwa dni tego nowiu, a jednak jest jeden. No i dupa. Niestety. Tak mi kiedyś ktoś napisał właśnie, że są dwa dni. Chyba, że był wcześniej jeszcze dzień, a ja nie po prostu przegapiłam. No tak też może być. Nie twierdzę, że nie. No idzie ten ślad. Patrzcie, ile jeszcze go było, ja się tak bałam, że mi zniknie.
No, to już go wytropię, no bo co? To będzie kolejny warg. Będę też musiała je w końcu też powybijać, no bo trochę mi przeszkadzają. No i gdzie ten ślad? Patrzcie jednak, jak go jeszcze dużo było, a ja myślałam, że to już końcówka. Tak już jest dzień. Dobra. Co mamy? O! To jest ten leśny, ale ja go chyba już mam. Boże, ile tu tych kulek? Tego nie potrzebuję. Tu mamy coś. Ej! Ale przecież... Nie, co ja robię? A zabierz to. Dobra, no trudno, no to go nie wezmę. A gdzie my jesteśmy w ogóle? To są te kopce. Dobra. To niech on sobie jest. Muszę sobie obrócić kamerę, bo później się pogubię. Kurczę, może ja przegapiłam ten jeden dzień. O, kozy powstawały. Co my tu zjemy? Teraz, jak ja mam tego dzwonka tutaj użyć wśród tych psów? Nie wiem, czy to się tak da. Albo może nie wśród psów, tylko na przykład. O Jezu, tam jest warg. Tu przy tym złocie. Idzie? No patrzcie, nie idzie. Naprawdę. Ach, Jezu. Nie chcę pójść. Dlaczego nie idzie? To trzeba mieć pecha, no nie? No, idzie. I jak tam? Wow! Ale bym wlazła. Okej, okay. Nie jest źle. Myślę, że spróbujemy jeszcze raz, jak mnie te psy wstrętne przestaną gonić. Chyba, że zrobię tak. Nie, tak się nie da. Wow, bo już zbroję straciłam. Choinka. Ej! Masakra. Co tu się dzieje? Szybko. Idzie? Idzie. Jak? A, jeszcze tu potrzebuję jeden rozwalić. Idzie. Rozwalił? Jest. Idź mi! Nic nie widzę. No i pięknie. Krzemienia to zaraz będę miała w pół. A już pozbieram też te kule. Kamień też nam się przyda. Tego nie chcę. Jak chcesz, to już wolę więcej kamienia. Dobra, to później to wywalę. Niech już tak zbiera, będzie szybciej. Właściwie nie, bo to nam też jest potrzebne to nitro. Dobra. Tak, ja tak na to mówię.
żeby proch sobie później zrobić. Po zimie na pewno po pingwinach zostanie. To zrobimy jeszcze. A, tego już też nie mogę. Dobra. To nie, to wywalimy kły, bo ich mam dużo. Kamień się nam bardziej przyda. No. Przykurczę używać tych dzwonków, bo w sumie mam ich tyle i one tam niepotrzebnie leżą tak naprawdę. Dobra, patyków mamy za dużo. Ale drewienko nam się przyda. Tu jeszcze. Dobra. Pewnie. Okej. Dobra, to teraz wezmę sobie te moje kilofy. Jeszcze porozwalam złoto. Tam są psiury. Tego nie chcę, mówiłam. Jeszcze gdzieś mamy jakieś złotko tutaj? Tam bardziej. Noc. Dobra, dwa kamienie. No i okej, myślę, że możemy wracać. Tylko tak, to pułapki też mogę zabrać sobie. Po co mi to? A zapewnimy siekierę. To zjemy. Czekajcie, może sobie doładuję. O. I to weźmiemy. No i lecimy do domu. Nie wiem, kiedy teraz przyjdzie borsuko niedźwiedź. Właściwie borsuko niedźwiedź. No tak. To było do przewidzenia. Wiedziałam, że przyjdą te psy wstrętne. Niedobrze. Czekajcie, czy w ogóle dobrze idę. O, nie, 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 nie. Nie mam w ogóle... Gdzie jest mój obóz? Źle kamerę. I to wszystko dlatego. Wow. Muszę sobie to przestawić, bo... Chyba zawsze miałam tak. No to pięknie poszłam. W ogóle nie w tą stronę. No i teraz te psy mnie będą gonić. Tam jest jakaś dziura. Może skoczymy, zobaczymy, gdzie nas przeniesie. Mam nadzieję, że bliżej domu. Aaa, uciekaj, uciekaj! O, na bagnach jesteśmy. Super. Co tu się dzieje? Wow. Paliły mi? Dobra, to idziemy. Nie, ja mam kask na sobie. Znaczy kask. O. A tu co znowu się dzieje? O, patrzcie, tu są te... Ale no dobra, muszę się wypakować. Jak się golem zaklinujesz, to normalnie... O, pęcherze tu są, o! Wiecie, zawsze będę musiała przyjść na te bagna. No i? Poleciały tam chyba. Dobra.
Myślę, że tam spokojnie sobie dadzą radę z nim. Tu położymy te pułapki. Tam na pustyni nie są mi potrzebne. Dobra. Idę się wypakować. No i myślę, że jeszcze przejdziemy sobie na bagna w kolejnym odcinku. Pozbierać co się da. Ty dalej tu łazisz? Łazi. Na razie niech sobie łazi. Nie przeszkadza mi aż tak. A tu mają jednego chyba, tak? Nie, dwa. Świetnie. Dobra. Czas się wypakować. Tu mamy złoto. Kamienie, ale no. Może zróbmy tak. Żeby to było jakoś razem. Tu. Tak, zrobiłam sobie jeszcze jedną skrzynkę. Ona jest na razie pusta. O, muszę iść właśnie po ten. Po to. A. Tu mam też złoto. Aha. Przełożymy to jajo. Właściwie to jajo to też mi nie jest w sumie potrzebne tak naprawdę. Tu mam jeszcze jakieś kły w ogóle. A możemy odłożyć. Nie, tutaj mam same jakieś takie w ogóle. O, tu mam kości. Gdzie te kości moje? Gdzie je odłożyłam? To one widzicie już gdzieś są. To zrobimy tak. Trzeba to trochę ogarnąć, bo. Naprawdę. Gdzie były te moje kości? Może gdzieś wsadziłam, nie wiem gdzie, prawda? Dobra. Co mi tu jest niepotrzebne? Tu mam jeszcze kamienie. Weźmy tak, zróbmy. I tak właściwie to. No bo dobra, że jest, jak jest. Wszędzie mam burdel tak naprawdę, no. Taka prawda. Jednak wezmę to stąd. Weźmy to. To damy tutaj. 5% właściwie nie wiem po co to trzymam tak naprawdę. No ale dobra. No, w sumie to jestem trochę głodna. A tu mam jeszcze tą. Wow, gdzie to zjem to? I tak mi się popsuje. Kurczę, wszystko się psuje tak naprawdę. Co bym tu mogła powiesić? Nie mam co już tak naprawdę. To zrobimy sobie jajka. Chciałabym je też przerobić i dać ptaszkowi. Ale to też myślę, że sobie ogarnę sama. Tu mam dwa te paski? Dziwne. A ty, Chester, co ty tu miałeś jeszcze? Też masz dzwonek i jakieś w ogóle. A. Masakra. Albo dobra, wiecie co, i tak tu stoję. To ogarniemy szybciutko. Damy ptaszkowi. Okej. Dobra.
sumie ta marchewka nam nie jest potrzebna, tak aż no, ale. Jeszcze jakieś pulpety możemy zrobić, jakby co. Weźmiemy. Schowamy. No, może zróbmy te pulpety. O, w ten sposób. Dobra, wiecie co, idzie noc, idę spać. No, jakoś tak jakby. Inne kolory, albo mam schizę. Tam pewnie mam schizę. Wstawię sobie na jeszcze jedno i... Żeby to już przerobić, zróbmy tak i tak, o. Dobra. Chociaż w sumie, wiecie co, myślę, że tutaj możemy się pożegnać, bo to już zbliża się... Koniec odcinka tak naprawdę. Jeszcze raz podejdziemy do moich pięknych kolefantów, które mają młode. Patrzcie, tu jest ślad. Nieźle. O, one nie są słodkie. I tu jest drugi. Słodkie są. Strasznie się cieszę, że już działają. Naprawdę. Że udało się w końcu chłopakom tego moda poprawić, szczególnie Breniemu. I w końcu mamy piękne małe kolefanty. Także cóż, kochani, no ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mamy 230 dzień. Tak ciągle pióry mnie wszędzie nawiedzają, no ale cóż zrobić. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.